Cześć, tu Krysia. Dzisiaj zapraszam na vloga. To będzie pierwszy vlog na tym kanale. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Zamierzam na nim czytać tą książkę. Zaklinacz koni autorstwa Nicholasa Evansa. Nie wiem o niej za dużo poza tym, że oglądałam film na podstawie tej książki, ale dawno temu. Chociaż zadziwiająco dobrze pamiętam początkowe sceny, natomiast no, na szczęście nie wiem, co się działo dalej. Wiem właśnie, że tu mamy sytuację konia i jego właścicielki, która jest młodą dziewczynką i podczas jednej z przejażdżek zdarzył się wypadek, zdarzyli się z ciężarówką, z którego to wypadku oboje wyszli dosyć poturbowani, no i próbują stanąć na nogi, wrócić do normalności. Natomiast nie będzie to takie proste i pomoże im w tym tytułowy zaklinacz koni, czyli osoba, która dobrze zna się na z psychologii konia i będzie starała się pomóc obojgu dojść do pełni sił. Drugą książką, którą obecnie słucham w wersji audio, to Szczelina Józefa Karika. Jest to druga książka tego autora, z którą mam przyjemność się zapoznać. Pierwsza to była Ciemność i ona mi się bardzo nie podobała, bo tam dostaliśmy całą gamę takich głupich, nielogicznych zachowań, którą główny bohater jakby przez całą fabułę robił, dziwnie też myślał, a my cały czas jakby siedzieliśmy w jego głowie podczas tych wydarzeń. I dla mnie to było jakby niezjadliwe. Natomiast cała ta książka, cała ta historia nabrała sensu dopiero w momencie, kiedy poznaliśmy zakończenie. I myślałam nawet o tym, czy jestem w stanie wtedy przymknąć oko na całą pozostałość od początku aż do tego zakończenia. Natomiast doszłam do wniosku, że nie, ponieważ książka powinna coś dawać czytelnikowi od początku, oprócz frustracji. I z tego powodu jakby całość oceniam dosyć negatywnie. Natomiast tutaj w Szczelinie jest zgoła odmienna sytuacja. Książka bardzo mi się na razie podoba, jestem już poza połową audiobooka. I jest bardzo interesująco. Z każdym wręcz zdaniem jestem coraz bardziej jakby zaangażowana, wciągnięta w tą historię i chcę się dowiedzieć, jak cała zagadka się rozwiąże. Dwa słowa o fabule. Tutaj mamy przedstawioną jakby sytuację pewnego miejsca w górach, gdzie od wielu, wielu lat, jeszcze z czasów przedwojennych, w niewyjaśnionych okolicznościach giną bez śladu ludzie. I albo nigdy się nie znajdują, po prostu słuch po nich zaginął, albo jeżeli już dochodzi do tego, że zostają odnalezieni, to są w tragicznym stanie, mają poranione ciała, a dodatkowo psychika ich bardzo ucierpiała, nie są w stanie jakby wrócić do normalności, ani nawet wręcz opowiedzieć, co im się przytrafiło. Jak są jakby całkowicie sproszkowani, rozrzuceni na milion kawałków. Śmieję się tu, bo na kanale Strefa Czytacza ta właśnie prowadzący tego kanału zawsze mówią, że nie cierpią tego określenia, że ktoś się rozwalił na milion kawałków. O, rozleciałam się na milion kawałków. Jak w książkach, zwłaszcza w romansach. Są takie sformułowania, natomiast tu akurat mi przypasowało, bo nie jest to takie słodko słodko pierdzące, tylko jest to takie no oddające właściwie twardą rzeczywistość sformułowania akurat do tego stanu psychicznego, w jakim odnajdują się te zagubione osoby. No i nie wiem, myślę, że skończę dzisiaj akurat słuchać tego audiobooka i pewnie wybiorę sobie coś innego. W ogóle co do vloga, to zaczynam go nagrywać akurat 14 lutego, czyli dzisiaj. Natomiast nie jest to święto, które my w domu jakoś szczególnie świętujemy, hucznie, bo no nie ma co ukrywać, najlepsze święto roku dopiero przed nami. I tutaj akurat mam na myśli Tłusty Czwartek. No i to jest święto, które my świętujemy w domu tutaj hucznie i z wielkimi fanfarami, więc to jest definitywnie coś, na co warto czekać. No, natomiast walentynki. Mech.
oprócz czytania, moją drugą taką pasją, zainteresowaniem, a hobby jest uprawa roślin, a mam na myśli tutaj oprócz roślin domowych to warzywa, no i owoce też i różnego rodzaju kwiaty ogrodowe. I teraz luty się zrobił taki ciepły, już wyszło słońce. Jest teraz ten czas, żeby wysiewać się warzywa z nasion. I 14 lutego to też jest taka znamienna data, bo to jest amore pomidore, czyli wysiewanie nasion pomidorów na właśnie zbiór letni. No i to jest to wiele też bardziej ciekawe dla mnie wydarzenie niż walentynki. Już może też uda mi się nagrać jakieś przybitki z tego właśnie, jakie mam roślinki, bo już papryki mam wysadzone, już sobie się tu grzeją do słońca. No i jest to też taka bardzo interesująca dla mnie sprawa, bardzo się tym cieszę, tą uprawą warzyw, więc no może akurat coś oprócz tych książek też tu takiego się znajdzie. Thank you.
Przechodzę z update'em czytelniczym. Jestem na 300 stronie, tak, 302 stronie Zaklinacza Koni. I myślałam, że miałam nadzieję, że ta książka mi się spodoba. Natomiast nie sądziłam, że spodoba mi się aż tak bardzo. Super jest ta historia, jak na razie. Poznajemy tutaj wszystkich tych bohaterów. Też narracja jest prowadzona wielotorowo. Poznajemy różne postaci i tutaj jest też narrator, który jest tak jakby wszechwiedzący. Czyli on wie wszystko. I mi się to bardzo podoba. Ja już chyba, powiem tak, trochę się stęskniłam z takimi, za takimi historiami, gdzie po prostu jest jakby wszystko wiadomo, co kto myśli, co kto ma w głowie, nawet wcześniej niż wiedzą to bohaterowie, to jakby wie to czytelnik. Jest to coś bardzo, bardzo, bardzo ciekawego i coś, co historia, której akurat chyba potrzebowałam też w tym okresie. Rzeczywiście, ona zaczyna się tak mocno, bo ten wypadek sam w sobie jest dosyć brutalny i to, co się dzieje z bohaterami i jak oni wszyscy znoszą tą całą sprawę, jest no, dosyć przejmujący ten opis tego wszystkiego. Natomiast potem akcja troszkę zwalnia. Jest dalej interesująca, natomiast rozgrywa się dosyć wolno. I generalnie myślałam, że będzie tutaj więcej tego konia, jego jakby drogi, jego przejść, można powiedzieć, jakby bardziej może dziwnie to brzmi, ale po prostu z jego perspektywy. Natomiast jego tu jest, on jest tu bardzo taką marginalizowaną, można powiedzieć, postacią, jego wątek. Jakkolwiek to brzmi, kiedy właśnie mówię o zwierzęciu. Natomiast nie da się ukryć też, że jakby dzięki niemu ta akcja posuwa się trochę w przód i wokół niego jest trochę obudowana cała ta historia. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. Podoba mi się. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ta historia ma taki właśnie, można powiedzieć, vintage vibe. Jest taka, widać troszkę po niej, że jest taka troszkę starsza, nie jest nastawiona na sensacje, a bardziej właśnie na rozwój. Rozwój wypadków i rozwój bohaterów. To, co oni jakby, jak oni przeżywają całą tą sprawę. Podoba mi się. Będę na pewno kontynuować z dużą dozą przyjemności. Jestem właśnie około, no praktycznie można powiedzieć lekko, równo w połowie. Natomiast to, co mi się nie podoba, to jest wydanie tej książki. Pomimo tego, że ona jest wydana w twardej oprawie, to ona mi się złamała w dwóch miejscach. Widać nawet, które to są miejsca, trochę tak właśnie tu się raz rozłamała w kleju i tu się drugi raz tak poważnie rozłamała w kleju. I dodatkowo ona się zrobiła tak jakby taka latająca. Jest tak jakby trochę źle zmontowana ta książka. Nie fajne, bo ja nawet jej nigdzie nie wynosiłam, po prostu czytałam bez żadnych jakichś szaleństw, nawet jej nie wynosiłam z domu, to jest po prostu czytanie na kanapie i ona i tak po prostu się rozleciała. No nie, nie jest to fajne, bo teraz książki też nie są tanie, 45 zł od okładka, cena okładkowa, natomiast jakość po prostu tego przedmiotu pozostawia do życzenia, zwłaszcza kiedy się go po prostu użytkuje.
Jeszcze nie sadziłam w tym roku pomidorów, bo mi troszeczkę zeszło, ale to są wszystkie nasiona pomidorów, które zamierzam wysadzić w tym sezonie. W zeszłym roku bardzo dobrze mi się sprawdził ten pomidor, pomidor karłowy maskotka, i on jest, nadaje się do uprawy w pojemnikach, można go śmiało sadzić w doniczkach. Rośnie niewysoki, ale jest tak plenny, dosłownie jak na tym zdjęciu, ale nawet bym powiedziała, że bardziej. Mam niesamowicie dużo owoców. Może jedyny taki minus, że skórka na tych owocach jest twarda. Natomiast smak jest bardzo dobry, są słodkie, soczyste i można go posadzić nawet w doniczkach, wydaje mi się, że nawet na balkonie, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to ja polecam tą odmianę. Z ciekawych pomidorów, które w zeszłym roku mi się sprawdziły, to ten pomidor żółty, wysoki Yellow Shepherd, Yellow Pear Shaped, o kształcie gruszki. Natomiast on jest naprawdę wysoki i mi brakuje tunelu na niego. I ja postaram się unikać w tym roku takich wysokich odmian, chociaż przypadkowo sobie kupiłam, chociaż chyba mam z zeszłego roku, bo jest otwarty, a może kupiłam też Black Cherry, ale właśnie odmianę wysoką. A staram się unikać takich wysokich odmian, bo brakuje mi na niego tunelu, a ja nie chcę wysadzać pomidorów pod niebem, w gruncie, bo wtedy szybko łapią mi choroby. Skończyłam czytać Zaklinacza Koni i ta historia po połowie, mniej więcej może od 350 strony, skręciła już całkowicie w stronę romansu i to mi się nie podobało. To już były takie wątki, których ja nie lubię za bardzo. Odeszliśmy całkowicie od wątku dochodzenia do siebie po wypadku, radzenia sobie z trudnymi wydarzeniami i w przypadku ludzi, i w przypadku zwierzęcia, czyli tutaj konia. No i już akcja została skupiona całkowicie na tych wątkach romantycznych. Dla mnie one były cringe'owe, dodatkowo jakieś sceny intymne, które to było opisane. Ciarki żenady na plecach. W ogóle mi się jakby ta część książki już nie podobała. Więc pierwsza część książki wspaniała, podobała mi się, natomiast z biegiem historii to już stała się jakby, no, całkowicie nie dla mnie powieść. Zakończenie po prostu mnie zdenerwowało. Było zaskakujące, jakby uderzyło tak znikąd. I nie, w ogóle się tego jakby nie spodziewałam, co się jakby wydarzyło w tej ostatniej kulminacyjnej scenie, tej najmocniejszej. Natomiast uważam, że wyszło też właśnie znikąd. W ogóle nie było podbudowane, było dziwne, nie pasowało do końca do tej historii. Jakby jeżeli już myślałam o jakimś zakończeniu, to jakby byłam go ciekawa w pewien sposób po przebrnięciu przez całą historię. Natomiast wyobrażałam sobie inne kierunki, nie taki dziwny, nie taki dziki nagle, wynikający znikąd z plot wydarzeń. Dodatkowo, co do zarzutów, jakie mam do tej książki, zwłaszcza do jej drugiej połowy, to, że jest to takie myślenie jakby życzeniowe. Bohaterowie nie rozwijają się jakby naturalnie, tylko w pewnym momencie zostaje powiedziane, że oni się stali tacy a tacy, że oni poczuli to a to. A to jakby znikąd nie wynika, nie jest podbudowane, nie są wydarzenia prowadzone, one są po prostu powiedziane. Więc można powiedzieć, że to jest właśnie takie myślenie życzeniowe, że autor postanowił, że teraz powinno stać się tak i tak. No i to się po prostu dzieje. On nam o tym mówi, to jest po prostu powiedziane. Natomiast nie wynika z wydarzeń, z przemyśleń, z naturalnej zmiany bohaterów, rozwoju postaci, czy właśnie wypadkowej pewnych wydarzeń. Nie, po prostu są jakby podane pewne fakty. Jeżeli ktoś na przykład lubi romanse w takim, można powiedzieć, trochę starszym stylu, z takim sznitem, może troszkę harlekinowym, to myślę, że bardzo się spodoba.
mi nie do końca podeszła, no ale nie żałuję też tego czasu, który spędziłam z tą książką. Dodatkowo skończyłam też słuchać w audiobooku Szczeliny Józefa Karika i na pewno porównując do moich poprzednich spotkań z tym autorem, ta książka wypadła naprawdę dobrze. Ona bazuje na wydarzeniach, które cały czas jakby cały czas my myślimy o tym, czy rzeczywiście mogło to być prawdziwe, mogło to się tak zdarzyć i cały czas też się poszukuje jakichś wytłumaczeń rozumowych dla wydarzeń, które są tam opisane w tej książce i jest ta cały czas pewna doza niepewności, czy mogło tak być, czy rzeczywiście, jeżeli tak było, to co za tym stoi? Bo założenie jest takie, że wydarzenia pomimo tego, że są dziwne i niewyjaśnione do końca, to nie ma tam żadnej magii, czy one nie są zawieszone jakby w powietrzu, natomiast dałoby się zapewne w jakiś sposób rozumowy je wyjaśnić, ale no nie wiadomo do końca w jaki. I my jako czytelnicy cały czas się nad tym zastanawiamy, co by mogło tłumaczyć te różne wydarzenia i autor nie do końca nam podaje to wyjaśnienie, natomiast gdyby je podał tak dosłownie, to mam wrażenie, że straciłaby ta książka, zwłaszcza w zakończeniu straciłaby dużo na jakiejś takiej swojej właśnie wartości, swoim klimacie. Natomiast traktuje czytelnika w sposób inteligentny ta książka i to jest akurat plus, bo my możemy się zastanawiać, jak te wydarzenia się wydarzyły, dlaczego. To jest niesamowicie ciekawe, ale nie dostajemy do końca tego podanego na talerzu, na złotym talerzu, że proszę o to czytelniku, tak się wydarzyło. Co do bohaterów, ja się w ogóle z nimi nie polubiłam, natomiast to chyba było takie zamierzenie, żeby no, nie lubić się z tymi bohaterami. Ja nie podzielam zachwytów nad tą książką z innymi czytelnikami, którzy są zachwyceni twórczością Józefa Kariki. Natomiast no nie odradzam nikomu, uważam, że można spróbować, może akurat warto. I teraz przyszła już pora, żeby zakończyć tego vloga. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Cześć!